Cześć moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek, a dzisiaj tak troszkę nieoczywiście, ponieważ nie będziemy mówić o car detailingu, czyli tym samochodowym. Przeniesiemy się do domu i zrobimy coś z zakresu takiego domowego detailingu, co można zrobić, a można położyć na przykład powłokę. A gdzie? A na przykład na ramy okienne albo bramę garażową, a to jest bardzo ważne, bo w końcu często ją otwieracie i zamykacie, żeby wjechać w autem. I dzisiaj tak trochę niestandardowo, ponieważ prosiliście nas już bardzo długo, żebyśmy wzięli pod lupę powłoki firmy Soft99, a właściwie Qjitsu, bo to jest ta ich seria powłok, ale zaczynamy niestandardowo, nie właśnie od powłok do lakieru tego połyskującego, tylko od powłoki Body Coat Matte. Body Coat Matte i dlaczego tak niestandardowo, nie od samochodu? Ponieważ trochę ciężko mi jest znaleźć samochód matowy do testów, jest ich jeszcze bardzo mało. I pomyślałem, że warto trochę odskoczyć od tych samochodowych i jak wiecie, ja uwielbiam testować produkty i używać też tego detailingu w domu. Zresztą nieraz wrzucałem Wam jakieś fotki w naszych różnych social mediach i postanowiłem właśnie nagrać taki niestandardowy odcinek. Na pewno kiedyś położymy też tą powłokę na lakier samochodowy, ale zaczynamy totalnie inaczej. Ja mam tutaj taki problem, że mocno się kurzy, nie jest utwardzona droga i brama wygląda tragicznie. Zresztą za chwilę to zobaczycie. No i jestem sam ciekawy, czy dzięki powłoce po prostu będzie mi łatwiej ją myć i będzie się mniej brudziła. Zobaczymy. Celowo zrobię tylko, zabezpieczę część na razie bramy, żeby po prostu było widać ten kontrast i tą różnicę, bo jestem po prostu bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. I teraz jeszcze taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale ten Body Coat Matte w Japonii, Japończycy mają jakąś swoją taką filozofię, ale tam jest wykorzystywany rzeczywiście na mieście, na ulicy. Chociażby nawet do zabezpieczenia tych maszyn vendingowych, które są bardzo przecież popularne w Japonii. Więc oni mają kompletnie inne podejście. Słyszałem też o impregnacji na przykład tkanin, foteli w metrze czy w pociągach w Anglii. Także te produkty do zabezpieczenia gdzieś tam funkcjonują też w tym takim świecie codziennym, domowym, fajnie. W Polsce nie wydaje mi się, żeby jeszcze każdy o tym wiedział. Dlatego tym bardziej. To jest świetny odcinek. Zaczynajmy! Początek otwórzmy to magiczne pudełko, które wygląda naprawdę niesamowicie i robi wrażenie trochę jak znana marka telefonów. Chcieli może nawiązać, zobaczcie jaka butla. Pyk. Tutaj mamy ten do wpięcia taki kroplomierz, nie mierz, tylko nie wiem jak to nazwać. Aplikatory. Aplikator, kosteczka. Co my tu jeszcze mamy? Wyjmę to jeszcze. No rany. Mamy właściwie chyba wszystko, co jest potrzebne. No oprócz alkoholu do odtłuszczenia. Mamy dwie mikrofibry do docierania. Białe, tak po japońsku. Mamy ściereczki do obłożenia kostki i do aplikacji samej powłoki. Mamy rękawiczki. I to nawet dwa komplety. I to fajne, bo to są takie... Nie wiem, czy to będzie widać, ale takie te gripery, czy jakoś tak, żeby lepiej trzymać. I nawet mamy dwie maseczki. Bardzo proszę. Więc tak naprawdę potrzebujemy tylko umyć naszą powierzchnię odpowiednimi preparatami i odtłuścić alkoholem izopropylowym. Ale tak, do nałożenia, dotarcia mamy wszystko. Ja zamykam, wychodzę na zewnątrz, zamykam bramę. Zaczniemy najpierw od szybkiego mycia. Thank you.
Brama umyta, jest tutaj taki mały problem i od razu zagadka dla Was. Zobaczcie, tu jest takie zabrudzenie z jakiejś zaprawy cementu. Ja będę aplikował tylko na tą część, żeby zobaczyć później to jakby brudzenie mniejsze i łatwość do mycia. Natomiast zagadka dla Was, jaki produkt do tego, żeby to usunąć? Chodzi mi bardziej o grupę produktów, czym byście do tego podeszli. Swoją drogą możemy też o tym nagrać odcinek, bo to w domu często się zdarza. Tutaj widać takie już rysy. Zobaczymy, czy też powłoka przykryje nam te wszystkie przytarcia. Wydaje mi się, że te rysy powstały w momencie, gdy był duży brud, kurz i ktoś po prostu przecierał paluchami, no i ten mat niestety został zarysowany. No matu się nie poleruje, więc jest jak jest. No zobaczymy właśnie, czy ta powłoka to przykryje. Można by było pokombinować jeszcze jakimś lekkim finiszem, albo może magiczną gąbką czasami, ale nie będziemy się tutaj bawić, zobaczymy po prostu, jak zadziała powłoka. Przed aplikacją oczywiście odtłuszczenie, alkohol izopropylowy 50% spokojnie wystarcza, obficie na mikrofibrę. Rozpoczynamy aplikację, kostka owinięta fibrą, powłoka gotowa, mikrofibra do docierania na razie zostawiam tam, ponieważ mamy 5 minut od momentu nałożenia, więc myślę, że zrobimy połowę tej sekcji i dopiero poczekamy na dotarcie, a może całą polecę od razu, będzie w miarę szybko, no zobaczymy. Powiem Wam, że ten mat bardzo mocno chłonie tą powłokę, więc trzeba, nawet jak robię takie małe sekcje, to trzeba dużo dokładać. Najlepiej kwadracik X dołożyć. Poprzek dołożyć. I w pion. To chyba jest najlepsze rozwiązanie. Zrobiłem połówkę, wydaje mi się, że już powinniśmy ścierać. Niby ona tak się wpijała mocno, ale zobaczcie, że jak docieram, to tak jakby się... Jest jej jednak nadmiar. Ona gdzieś w te pory weszła i jej nie widać tak, ale jest co docierać, jest jej nadmiar. Ale bardzo fajnie ten macik zaczyna wyglądać. Ona zaczyna się tak wyrównywać nam. Tu jeszcze poczekamy chwilę. Dotarłem jeszcze tą część i widzę, że jednak warto wziąć drugą świeżą fibrę i zrobić jeszcze takie finalne dotarcie i teraz już nic nam się nie rozmazuje. I powinno być już pięknie. Wygląda to imponująco. Powierzchnia została delikatnie, ale to delikatnie przyciemniona. Podoba mi się, ponieważ nie jest to taki suchy mat. Jestem ciekawy, jak to później będzie w dotyku, bo ten jest taki naprawdę, nawet jak się myje, osusza, to jest taki strasznie tępy. A tu wydaje mi się, że może być później trochę takiej śliskości. Co mi się bardzo podoba, zamaskowało nam te rysy takie, te przytarcia. I wyrównało się to wszystko ogólnie, wygląda świetnie. Aż się prosi, żeby zabezpieczyć resztę, ale słowo się rzekło, obiecałem Wam, że robimy taki test długodystansowy jak zawsze. Więc muszę przeżyć i na razie mieć tylko ten jeden kawałek zabezpieczony. Będę robił jakieś fotki, relacje i na pewno coś skleimy później podsumowującego, jak to wygląda. Swoją drogą dajcie znać, czy Wy używacie chemii tej detailingowej w domu, a w szczególności, czy korzystacie właśnie z powłok. Jeżeli tak, to na jakie powierzchnie co najbardziej odjechanego zabezpieczyliście. Jestem bardzo ciekawy. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!